Kuku. Pozdrawiamy ze Szczecina. Z Gryfusem. Witam Was serdecznie. Żeby życie miało smaczek, raz kopalko, raz spacerniaczek, czyli spacer. Spacerniaka oczywiście nikomu nie życzę. Takowy jest niedaleko mnie, na ulicy Kaszubskiej w Szczecinie. Przechodziłem zresztą obok. Słuchajcie, dzisiaj miasto, trochę spraw już pozałatwiałem. Lecę do banku. Byłem już w aptece. Parę kilometrów już zrobiłem na nóżkach, bo dzisiaj na niby nóżkach. Gdzie mnie dalej po banku poniesie, nie wiem. Nie wiem też, co będę robił i co będę sobie oglądał, ale jedno jest pewne. W planach jest zrobienie coś dla planety Ziemia. Dla Szczecina, dla samego siebie. Tak przy okazji, o ile oczywiście pozwoli to, co jest nad nami, czyli pogoda. Zdążyłem wyjść z domu, zaczęło mżyć. Przestało, nawet na chwilę wyszło słońce. Czasami mocno wieje. Ja lecę i widzimy się gdzieś na Szczecinie. A za mną Bartolomeo Colleoni. Na byczym koniu. Słuchajcie, w budynku za mną, a jest to centrum handlowe, tam też znajduje się mój bank niestety. Znajduje się taki kąsek. Jest to element starych murów obronnych twierdzy Szczecin, więc idziemy to zobaczyć. Wychodzi słońce. Mega. No i słuchajcie, to jest to cudo. Autentyczny fragment ceglanej okładziny stoku fosy nowożytnych fortyfikacji szczecińskich. Znajduje się to obecnie na terenie Empiku, Galerii Kaskada, na poziomie minus 1. Tak to wygląda. A ja lecę dalej. Słuchajcie, Empik. A to jest pozostawiony ślad po tym, jak ten mur przebiegał za swojego żywota. I to się ciągnie przez całą galerię aż w kierunku szczecińskiego Niebuszewa. Minąłem Urząd Miasta i doszedłem do Jasnych Błoni. Uwielbiam to miejsce. Zobaczcie, nawet zimą, wy to widzicie w lutym, jest styczeń, bez liści. No robi to klimat, te drzewa, coś pięknego. Uwielbiam tutaj przebywać, przechodzić. Dawno nie byłem, a dzisiaj taki spacerek. No i oczywiście zaczęło kropić, bo przecież dlaczegoż by nie? Piękne miejsce. Arduże Kaniowski, ty masz swojego orła, a ja mam aż 3. Oczywiście żarcik Łukiego. Na poważnie, przepiękny pomnik. Pomnik czynu Polaków. No, symbolizujący podziękowanie władz trzem pokoleniom Polonii przedwojennej, Polakom, którzy osiedlili się tutaj po wojnie i tym, którzy pomogli to miasto odbudować po wojennych zniszczeniach. Piękny monument. Dobra. Lecę dalej. Pozdrowionka w ogóle, Arduże. Wow. Powiem Wam, wow. Słuchajcie. Jestem w Teatrze Letnim imienia Haliny Majdaniec w Szczecinie. Ja parokrotnie przychodziłem gdzieś obok i to było w remoncie. I powiem Wam, że odwalili kawał dobrej roboty. Bo to tak wyglądało wcześniej, wiecie, PRL-owo, a teraz, kurde, robi to robotę. No już teraz wiem, na co idą pieniądze z moich podatków i kredytów Unii Europejskiej. O, jakie słoneczko. Przed chwilą padał deszcz. Taka jest pogoda w Szczecinie. Powiem Wam coś pięknego. Tu jest cała historia. O, teraz będziecie widzieć tegoż. A zobaczcie, jaka pani Halina Majdaniec była piękna. Brunetka, ciemne oczy. Nie, chyba ciemnych nie miała. Może brązowe. Nie tak ładne jak moje. Ale piękna kobieta. Także wiecie co? O, a tak na marginesie, nie wiem, czy będziecie widzieć. Świeci słońce i pada deszcz. Taka jest pogoda.
No ja jestem przeszczęśliwy, nie widziałem tego jeszcze na żywo. Byliśmy tu parę razy z kiną na kabaretach. I wygląda to zacnie. Wygląda to pięknie. Normalnie morda mi się cieszy. Kolejne piękne miejsce do zobaczenia. Zresztą jak cały park Kasprowicza. Dobra, ja lecę dalej. Naprzeciwko amfiteatru malusieńki plac. Parę groszy padło, nawet był duży nominał, ale to później. Ja lecę dalej do miejsca docelowego, bo idzie mi to opornie. Dzisiaj strasznie dużo czasu mi zajmuje. Dużo innych rzeczy. No taki spacer spontaniczny. Dobra, widzimy się chyba w północy. Mówiłem, że pani Helena, jakby tam powiedziałem w ogóle Halina. Jestem głąbem. Jeżeli powiedziałem Halina, to przepraszam. Helena Majdaniec. No ja stąd nie wyjdę, nie? Tu są jej utwory. Tak ona wygląda. Przepiękny pomnik. Chyba cyknę jakąś fotkę fajną. Piękna kobieta. Kinia. Nie gniewaj się. Ty też jesteś piękna. Dotarłem na Arkonkę. Bar Szyszka. A jak Szyszka, to wpada kawusia. Słuchajcie, ten plac zabaw, który robiłem, no jest 200 groszy, widzicie, utytułane 211 groszy. Tu są grosiki z ulic Szczecina, 32. Jest kawusia. Był też syropek od Tomaszka. Tomasz Kropek. No i właśnie trochę o tym człowieku. Zapraszam was serdecznie, kto jeszcze nie był u Tomka na kanale, a też ma kanał na YouTubie. Tutaj gdzieś będzie jego logo wlepione. Przesympatyczny gość, detektorysta, człowiek wesoły, radosny. Prywatnie nadajemy na tych samych falach, to musi wam wystarczyć. Więc kto jeszcze nie był na kanale u Tomka, zapraszam, kopię w Niemczech, przyjeżdżę na urlop do Polski, kopię w Polsce. Mam nadzieję, że w końcu się spotkamy. W tym 2023 roku na pewno się spotkamy. No i tyle. Taka spontaniczna prośba do was, żebyście do niego wbijali. Zostawcie ślad po sobie. Łapeczkę, komentarz. Zostawcie mu tego suba. Niech się chłopak rozwija. A ja piję kawę i lecę dalej. Chociaż nałaziłem się już dzisiaj potwornie. Potem na końcu zobaczycie, ile się nałaziłem. Widzicie piękne słońce, ale uwierzcie mi, jak wyszedłem z Arkonki, przez chwilę padał grad. Idę w kierunku Głębokiego. I to jest to miejsce, w którym chciałem zrobić coś dla ziemi. Szczecina i dla siebie. No po prostu idę, jak widzę, butelki jakieś, wiecie, standardowo. Kiedyś tą trasą szedłem, nazbierałem troszeczkę. Nie jest tak źle na razie, nie wiem, co będzie przy Głębokim, ale jeszcze idąc, tak sobie rozmyślałem, że chyba zaproszę was jeszcze na jeden kanał na wyprawie w przeszłość. Oczywiście tu będzie gdzieś logo do Krzyśka. Krzysiek, nie powiem skąd pochodzi, ale pochodzi również z ziem zachodniopomorskich i z kolegą Chrisem, drugim Krzyśkiem, no targają fanty. Wiecie, u mnie jest gadanie, a u nich są konkrety, piękne rzeczy, które wyciągają, które kopią. Przekonajcie się, również was zapraszam, wpadnijcie do niego na wyprawie w przeszłość, zostawcie ślad, suba, bo warto, piękne rzeczy, historia, no i też wiedza obu panów na temat wykopywanych przedmiotów po prostu jest ogromna, także szacuneczek panowie. I co, my już się widzimy na Głębokim, tu są górki, więc będę sapał. Na razie, pa pa. Słuchajcie, dramatu jakoś chyba nie ma, chociaż no co, puszeczki,
foliki, butelki plastikowe, szklane. Koniec. Tam mam tramwaj. Tam mam tramwaj. Spacerek zaliczony. Pogadane, polecone dwa kanały. Link do obu kanałów będzie w opisie. Dziękuję Wam, że ze mną byliście. Przelecieliśmy przez Szczecin. Trochę historii, trochę żartów. Coś pożytecznego. Tyle. Trzymajcie się, widzimy się w następnym. Może na kopaniu. Pa, pa. No i jeszcze się miałem pochwalić. Ile zrobiłem kilometrów? No to się chwalę. Pa, pa.